Fajna funkcja zaawansowanego oscyloskopu tutaj w układzie z tym woltomierzem na i kwadrat C. Mam już pomiar napięcia zrobiony, wyprowadzony na wyświetlacz. No i w takich skrajnych położeniach to tu jest odczyt 127-255, co daje tam po przetworzeniu na dziesiętne liczby taki wynik z 16-bitowej liczby. Dalej to napięcie się mierzy od plus do minus tam ileś. No i drugie skrajne położenie to pokazuje 128 i 0. No i na oscyloskopie zapodałem dekodowanie bitów. No i mamy w tej chwili tę ostatnią wartość 128 i 0. Ten drugi i trzeci bit. Pośrednie wartości tu będzie liczyło, różne tam wskazania pośrednie będą. I to ostatnie skrajne 127-255. Więc działa to dekodowanie i kwadrat C. Bardzo fajnie. No czasami to może być dobra pomoc. Teraz akurat potrzebowałem sobie sprawdzić, co tam się naprawdę dzieje. I trochę mi pomogło.